O, czekaj, czekaj. Zatrzymała się. Dobra, wychyl się, zobacz, co ona robi. Stoi. Ale czekaj. Jakiś gość przyszedł. Witają się. Wojtek? Niemożliwe. Znasz go? Myślałem, że znam. Od dawna robicie ze mnie durnia? Co ty tu robisz? Śledzisz mnie? Powinienem dać ci w mordę, przyjacielu. Zasłużyłem, ale kocham twoją żonę i nic na to nie poradzę. Kochasz? Andrzej, nie denerwuj się. Przecież mamy umowę. Ale my nic nie mamy i nie ma nas. I mam nadzieję, że twój kochasz się przygarnie. Bo do domu to już nie masz po co wracać. Andrzej! Czy można dzisiaj komukolwiek ufać? Okazuje się, że na pewno nie własnej żonie i najbliższemu przyjacielowi. Nie wiem, jak ja się po tym wszystkim pozbieram. Przecież ja mu się zwierzałem. To on i Karolina namówili mnie na ten otwarty związek. Andrzej nie może poradzić sobie z tym, że jego żona spotyka się z jego najlepszym przyjacielem. Mężczyzna zadzwonił do poznanej w kawiarni Patrycji, która zgodziła się go odwiedzić. Cześć. Cześć. Proszę. Kawa, herbata, sok, wino, whisky? Może najpierw zdejmę płaszcz? Twój telefon mnie zaskoczył. Postawiłem wszystko na jedną kartę. Spodziewałem się, że każesz mi spadać. Bo masz żonę? Bo mam żonę, o której ci nie powiedziałem. Bo zadzwoniłem do ciebie, kiedy dowiedziałem się, że zdradza mnie z moim przyjacielem. Wiem, że kobiety nie lubią się czuć jak plan B. Nagroda pocieszenia. A powinnam się tak czuć? Nie. Naprawdę chciałem cię zobaczyć. I chciałem, żebyś tu była. A dlaczego? Bo cię lubię. I mi się podobasz. I muszę z kimś pogadać. No to gadajmy. Albo nie. Wszystko, żebyś poczuł się lepiej. Skoro macie z żoną otwarty związek i skoro ona może sypieć z innym, to ty chyba też możesz. Mogę? Okay.